Musimy być bardzo ostrożni z tymi uczniami robalami. Jeden niewłaściwy ruch i będą jak plamy na ziemi, a nie studenci akademii. Dobrze. Wszyscy cali i zdrowi. Oj, chociaż myślałam, że było ich więcej. Dobrze. Może się pojawią? Albo nie. Dobrze, powinniśmy chociaż tych dwóch przywrócić do normalności. Sztuczne oddychanie. Proste. Żywa woda. Gdzie ją dostanę? A czemu by nie? Nikt nigdy nie próbował tej wody. Wygląda bardzo żywo. Ścieki nie są takie straszne. I nie sądzę, że ktokolwiek kiedyś się dowie. Czarna magia. Jeśli Czarniecka to robi, to nie może być w tym nic trudnego. Bambara? Czufara? Loryki? Loryki? Choliki? Boryki? Noryki? No co? Została jedna opcja. Dzwonię do rodziców. A czemu od razu do rodziców? Może się jakoś dogadamy. Co to za smród? Co jest? Wdepnąłem w krowiego placka? Nie do końca w krowią. Ale nie mam czasu na bzdury. Czekają na mnie. Gdzieś. Tam. Kto ostatni w wannie, ten śmierdziel? Tylko nie hałasuj. Zrozumiałeś? Nawet o tym nie myśl. Ale ci nakopi, jak tylko spróbujesz mi tu... A to co? Gdzie? Już za tobą.
drzwi. No nie widzisz? To złota rybka. W którym miejscu? Też chciałbym wiedzieć. Nie zagadujcie mnie. Dobra, zapisuj. Chciałabym... Okulary, bo nawet kret widzi lepiej od ciebie. A on jest ślepy. A ty co robisz? Foty. A po co? O, dawaj zuciutki. No, jeszcze tak. I pozuj. Piękne zdjęcia. Złociutka! Tak? Suń się! A to czemu? Bo jego zdjęcia można sprzedać, a za ciebie nikt szmalu nie da. Ej, a ty co? Ono nie jest na sprzedaż. Nie wciskaj mi tu kitu, już dwóch kupców napisało, a? A, kurde! Czekamy! Jestem taka głupia! Jak do tego doszłaś? Oczywiście, że nie jest złotą rybką, tylko dżinem. Przebywanie w ciele chrząszcza na pewno nie zadziałało pozytywnie na twój mózg. Dlaczego nasza lodówka jest pusta? Ponieważ już do niej podszedłeś 10 minut temu. Stać spokojnie! Nie ruszajcie się! Jesteśmy obrońcami praw zwierząt! Oczywiście rozumiem, że ciężko w to uwierzyć, że to nie jest zoo, a akademia. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że ktoś tu się znęca nad zwierzętami. Jedyną ofiarą znęcania się jestem ja. Do kogo to niby było? 5 plus 5? Nie płacą mi za to wystarczająco dużo. Sami słyszeliśmy krzyki o pomoc? Możliwe, że słyszeliście mnie. I dlaczego pani tak krzyczy? Ginie, daj mi podszyć twoją lampę! Zostaw go, jestem w trakcie transakcji! Ej, to mój kolega, tylko ja mogę go sprzedać! Wyglądacie apetycznie. Zupełnie jak kurczak. Chyba znalazłem coś do jedzenia. Miam, miam. Stać! Teraz już chyba rozumiecie, czemu. Wracaj tu! Chodź tu! Problem jest z pchłami! Co się stało? Teraz już rozumiem! Ty, słonecznikowy gryzoniu! Pozbądź się tego szczura! To nie jest szczur! To mój kumpel! Ten szczur jest przyczyną niehigienicznych warunków i magnesem na dwóch szaleńców. Jakich szaleńców? To niebezpieczny osobnik wśród zwykłych krzykaczy! Widzieliście, dokąd uciekł? Tam! Jeszcze pytania?
uciekaj! Życzę ci wszystkiego dobrego! Trzeba było celować w głowę. A to co? Czy to jest prawdziwe futro? Aha. Jak ty śmiesz? To okropne! Spójrz na mnie! Prawdziwy gepard! A nie jak ten twój różowy horror. Szczur! Nie oddawaj tym psycholom mojego brachola! Oni bez niego nie pójdą, więc wyboru nie mam. A jeśli damy im kogoś innego? Już próbowałam. Was nie chcą. Co? Co? Powiedzieli, że was nie da się wytresować. O, jak miło z waszej strony. Przynosicie mi obiad prosto do pokoju. A ty... Ej, co? To jest nasz! A, napiwek! Wszystko jasne, obędzie się. A teraz spadajcie stąd! Ty będziesz to jadł? Mięso z egzotycznego zwierzęcia? Jesteś potworem! Wszystko sam zeżesz i nie dasz innym spróbować. No i właśnie o tym mówię. Jesteś cud, a nie człowiek. Życzę smacznego. Nawzajem. Jak mam pozbyć się tych zoofanów, szczura i ich wszystkich? Co? Czy ja to powiedziałam na głos? No dobrze, to przynajmniej tych wszystkich zwierząt. Myślisz o tym samym co ja? Zdecydowanie. A to co? Najnowszy gatunek krzykacza. Nigdy o takim nie słyszałem. Właśnie takiego potrzebujemy. Skrzyżujemy go z Cietrzewiem Pospolitym. Albo ze sześcioskrzydłym ośmionożnym. Mamy też kurosłonia, krokozebrę i hipolopę. I zostaniemy odkrywcami nowego gatunku. Super! A wy to kto? A nieważne. Wszystkiego dobrego! Powodzenia! Nie zapomnijcie, że nie musicie tu wracać! Hurra! Udało się! Pamiętaj, jak nie posprzątasz po swoim śmierdzielu, to pójdzie tą samą drogą! Słuchaj, leprikon. Chcę nie tylko garnek złota, ale jeszcze... Ile razy mam powtarzać, że to ani dżin, ani złota rybka, ani leprikon? To jest chyba niewidzialnym człowiekiem. Co? Gdzie jesteś? Ej, wracaj! I wyobraź sobie, sprzedam cię teraz i się obłowię jak król. Chociaż nie, to za mało. Jak raper! O, to będzie dobre. Przepraszam, czy nie widział pan tutaj najnowszego gatunku krzykacza pospolitego? Masz na myśli naszą nauczycielkę? Na waszym miejscu bym nie podchodził. Kąsa jak pies. Chodźmy. Chodź, dawaj. Kupiec już czeka. Pewnie mu gały wyjdą, jak cię zobaczy.
Nie rozumiem. A pizza gdzie? Aaaaaa! Nie powinieneś był tego robić. Aaaaaa!